Siemanko kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na film, w którym podzielę się z wami najgorszymi paździerzami, które miałam w ostatnim czasie przyjemność bądź raczej nieprzyjemność testować. Także jeżeli chcecie wiedzieć na co się nie naciąć, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Swoją drogą jestem dzisiaj w mega naturalnym makijażu, dlatego, że mamy godzinę dziewiątą rano i ja słuchajcie, nagrywam film, później lecę, zbieram się i wyjeżdżam do Wrocławia jutro na szkolenie. Hmm, przypominam wam, że jeszcze może zapisać się na szkolenie, które odbędzie się w Trójmieście za miesiąc w październiku. Więcej informacji podam Wam na dole w opisie. I jeśli zastanawiacie się, jakiego rodzaju są to warsztaty, to są to warsztaty na własny użytek, dlatego, że dostawałam sporo próśb o to, żebym właśnie poprowadziła warsztaty dla osób bardziej początkujących. Także najpierw robię pokaz z makijażu dziennego, później przekształcam go w wieczorowy, a na sam koniec moje kursantki malują się same pod moim okiem. Także jeżeli macie ochotę wziąć Udział w takich warsztatach, to serdecznie zapraszam, a my przechodzimy do sedna sprawy. Powiem Wam, że zebrało mi się kilka produktów, byłoby ich znacznie więcej, ale stwierdziłam, że wybiorę naprawdę te najgorsze, i jeden produkt będzie taki pod znakiem zapytania, bo dawałam mu sporo szans, nie jest beznadziejny, ale nadal nie spełnia moich oczekiwań w 100% jak za tę cenę. Także przejdźmy do pierwszego produktu, będzie to pielęgnacja. Tak jak Wam mówiłam jakiś czas temu, i tutaj, i na Instagramie, gdzie. Serdecznie zapraszam. Bardzo lubię te maseczki na tkaninie z garniera. Zakochałam się w nich. One bardzo fajnie. Nawilżają, o właśnie mój odkurzacz się zaczął odkurzać, więc muszę go wyłączyć, bo będzie hałasował. W każdym razie, wracając, tak jak Wam powiedziałam już niejednokrotnie, pokochałam te maseczki na tkaninie od Garniera, w szczególności te nawilżające, bo faktycznie świetnie działają. I kiedy dostałam jakiś czas temu paczkę od Garniera z innymi kosmetykami pielęgnacyjnymi, to spojrzałam na nie takim bardziej, że tak powiem, przychylnym, przyjaznym okiem. I słuchajcie. Postawiłam od razu przy mojej umywalce żel do mycia twarzy. Jest to hialuronik aloe foam. Pianka oczyszcza, wygładza i rewitalizuje każdy typ skóry, nawet wrażliwa. I słuchajcie, ja sobie to postawiłam na umywalce i kiedy pierwszy raz umyłam nią twarz, to myślałam, że wypali mi oczy, że już nigdy nie spojrzę na świat tymi samymi oczami w ten sam sposób co dotychczas. Bałam się po prostu, że e, oślepnę. Tak bardzo piekły mnie oczy. Może wiecie, troszeczkę przesadzam, ale w tamtym momencie naprawdę nie było mi do śmiechu i byłam przerażona tym, jak pianka żel do mycia twarzy do cery nawet wrażliwej może być tak podrażniający, jeśli chodzi o oczy. Później jeszcze dałam szansę tej piance i użyłam jej dwa trzy razy, pomijając po prostu okolice oka. Natomiast nie podoba mi się fakt, że naprawdę najmniejsza ilość, która dostanie się właśnie w te okolice sprawia, że oczy zaczynają piec. Dodatkowo to jest taka konsystencja kremu. A ja nie lubię, kiedy żel oblepia twarz jak krem, się do twarzy przykleja, że później trzeba go dokładnie domywać. I tutaj właśnie mamy tego typu historię. Kiedy myję twarz, czy to za pomocą szczoteczki Foreo, czy to po prostu za pomocą moich dłoni, w zależności od tego, czego potrzebuję, i z użyciem tego żelu, to zawsze przy spłukiwaniu pozostaje mi na twarzy taki dziwny, kremowy film. I to bardzo mi się nie podoba. Także nie polecam tego żelu, nie lubię go, a to podrażnianie oczu jest kompletnie dyskwalifikujące moim zdaniem. I kolejnym produktem, właściwie ani z kategorii makijażowej, ani pielęgnacyjnej, to słuchajcie zestaw do laminacji brwi z Makeup Revolution. A zapłaciłam za niego ponad 100 zł, i to jest najgorszy zestaw do laminacji, jaki możecie sobie wyobrazić. Ja go sobie tutaj zostawiłam, ale nigdy w życiu nie planuję go więcej użyć. Bo po prostu nie robi nic. Jak przejrzycie sobie filmy na moim kanale, to na pewno namierzycie test tego zestawu do laminacji, bo to robiłam razem z Wami i zobaczycie, że już bezpośrednio tak naprawdę po zrobieniu tego zabiegu efekt był bardzo mierny, a tak naprawdę już po drugim, trzecim dniu nie był totalnie zauważalny. Także trochę sobie spaliłam tę sytuację, dlatego że użyłam kiepskiego zestawu do laminacji, zmęczyłam brwi, a właściwie nie uzyskałam żadnego efektu, i muszę teraz poczekać, Jakiś czas, żeby wykonać zabieg ponownie już porządnym zestawem do laminacji. Po prostu to nic nie daje, to jest strata pieniędzy i też kondycji waszych brwi, bo jednak zawsze po laminacji brwi trochę dostają w kość, mniej lub bardziej. I jeśli przyjdzie wam do głowy, żeby zaoszczędzić trochę na zabiegu laminacji, to pod żadnym pozorem nie kupujcie tego zestawu z Makeup Revolution, bo on po prostu nie robi na brwiach nic. To był naprawdę duży błąd. Ja pokładałam w tym zestawie spore nadzieje. Może nie oczekiwałam tego, że ta laminacja będzie trwała, jak ta po zestawie droższym, który posiadam i który też już na moim kanale testowałam jakiś czas temu. Nie pamiętam dokładnie jego nazwy, ale też znajdziecie ten zabieg na moim kanale. A jeśli chodzi o ten zestaw z Makeup Revolution, to niestety efekt nie był widoczny nawet już bezpośrednio po zrobieniu. Nie mówiąc o tym, że już po kilku dniach tak naprawdę w ogóle tej laminacji. Laminacji na brwiach nie było widać. Brwi wyglądały tak jakby nie były tknięte laminacją dosłownie nigdy. Więc naprawdę moim zdaniem testówkę lepiej poświęcić, nie wiem, na zestaw sushi albo zestaw dobrego jedzenia, albo zapas słodyczy. Naprawdę jest kilka innych możliwości na spożytkowanie tych 100 zł i zrobienia sobie większej przyjemności e, niż po tym zabiegu laminacji. I przechodzimy dalej już do tematyki stricte makijażowej. Wspomnę o Marce, którą Testowałam na kanale jakieś 2,5-3 tygodnie temu. To był test marki, którą ignorowałam, czyli marki Douglas. No, i powiem Wam szczerze, że ha, gdybym chciała tak należycie zrobić ten odcinek, to musiałabym tutaj umieścić dosłownie niemal wszystkie kosmetyki tej marki, bo uważam, że naprawdę są bardzo paździerzowe. Te formuły są niesamowicie przestarzałe i tak naprawdę godny polecenia jest tylko jeden rozświetlacz, ale o ile byłabym w stanie jeszcze znieść to, że podkład oksyduje, że korektor wysusza, że cienie nie są na tyle napigmentowane, na ile bym sobie tego życzyła, o tyle nie jestem w stanie znieść tego, jak fatalnie wyglądał na mojej twarzy puder Skin Hydra. Powder. Jest to rodzaj pudru, który robi się tak jakby mokry, kiedy aplikujecie go na pędzel i przenosicie na skórę. Macie dosłownie wrażenie, że nakładacie na twarz coś mokrego, natomiast no niestety to nie idzie w parze z jakimś pięknym, rozświetlającym wykończeniem. Ta wilgoć w tym pudrze tak naprawdę nie robi nic, dlatego że już po chwili skóra jest tak jakby zasuszona. I można by ogólnie powiedzieć, że to jest fajny bajer. Podobny puder w swoim asortymencie ma też Beka Cosmetics. Niestety, jeśli chodzi o Tamten puder nie miałam okazji użyć go tak w 100%, ponieważ kiedy używałam go pierwszy raz, no to on już był troszeczkę zużyty i wyschnięty i nie dawał tego efektu chłodzenia, wilgotności. Natomiast jeśli chodzi o ten puder z Daglasa, to on po aplikacji faktycznie daje takie uczucie, jakbyśmy nakładali na twarz coś mokrego, co jest przedziwne, bo niby to jest puder, nakładamy go na podkład i nie wiemy, jakiego efektu mamy się spodziewać, no ale niestety efekty są takie, że on bardzo. Bardzo zastyga na skórze, zasusza się, daje efekt takiej suchej skorupy, ściągnięcia, i później ten dyskomfort jest wyczuwalny przez cały dzień na twarzy. Dodatkowo, bardzo brzydko to na twarzy wygląda, ma tendencję do ważenia się, do zbijania w takie fragmenty ciasta na twarzy. I ja nie widzę tak naprawdę żadnej możliwości dla wykorzystania tego pudru, bo dodatkowo jeszcze paskudnie oksyduje na pomarańczowo. Także nie polecam tego pudru, ani osobom, które mają cerę suchą, mieszaną, normalną, tłustą, bo po prostu jest to puder na tyle nieprzewidywalny, że nigdy nie wiecie, jaki efekt akurat na konkretnym podkładzie uzyskacie i czy jeszcze Wam nie zoksyduje do pomarańczowego koloru, że moim zdaniem, słuchajcie, ten produkt, ten puder powinien zostać wręcz wycofany, te sprzedaży, bo on psuje renomę marce. Mimo tego, że Douglas bardzo lubię, lubię u nich kupować kosmetyki, natomiast jeśli chodzi o ich markę własną, to bardzo się rozczarowałam, tym bardziej, że opakowania są bardzo eleganckie i ładne. Także już na starcie spodziewałam się znacznie lepszych efektów niż to, co później uzyskałam. I zaryzykuję i powiem, że myślę, że każdy z Was powinien zobaczyć ten film z testem kosmetyków z Douglasa, bo one naprawdę prezentują się bardzo atrakcyjnie. Wręcz krzyczą, użyj mnie, kup mnie. A kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że są naprawdę słabej jakości. Tak słabej, że no ja nie jestem w stanie tego porównać do żadnej taniej marki, czy nawet, nie wiem, Shiglam lepiej. I działa, słuchajcie, znacznie lepiej niż y, kosmetyki z Douglasa. Życzyłabym sobie, żeby Douglas wyrównał jakością, jeśli chodzi o swoją markę własną, do tego, co jest na przykład w Sephora Collection. Także tyle, jeśli chodzi o Douglas. Przechodzimy dalej do kolejnego pudru paździerza. Słuchajcie, niedawno testowałam Under Eye Rice Powder, czyli ryżowy puder pod oczy z Eco Cery, I to jest, słuchajcie, dramat, jakich mało. I o ile ten drugi puder, czyli jęczmienny Puder pod oczy jest jeszcze jak cię mogę do zużycia, bo jest dobrze zmielony, trochę suchy, ale damy radę go wpracować pod okiem tak, żeby wyglądał w miarę ok, I gdybym kupiła ten puder jęczmienny, i to byłby jedyny puder pod oczy, jaki posiadam, to jakoś bym się przemogła i bym go używała. O tyle, gdybym trafiła na ten ryżowy. No to nie byłoby szansy, żebym go zużyła. On, słuchajcie, też oksyduje, robi się pomarańczowy pod oczami. Dodatkowo zabiera bardzo duże brokatowe drobinki złota, więc wygląda pod okiem jak połączenie właśnie takiego bardzo matowego pudru ryżowego pod okiem z drobinkami, dodatkowo wszystko jest zabarwione na żółto-pomarańczowo, więc no nie prezentuje się to dobrze pod okiem, psuje efekt nawet najlepszego korektora, bez względu na to, jak drogi by nie był, no to w połączeniu z tym pudrem przestrzeń pod okiem wygląda sucho, wygląda też żółto, a wszystko to jest jeszcze okraszone milionem brokatowych złotych drobin, które nie wiem, czy powinny znajdować się akurat pod oczami. I o ile mar Markę Ecocera lubię za ich niektóre rozświetlacze, niektóre rozświetlające brązery, o tyle jeśli chodzi o ten puder pod oczy, no to naprawdę rzadko się zdarza, że trafiam na aż tak zły puder pod oczy i on tutaj powinien być ewidentnie zmieniony. Ta formuła powinna być udoskonalona, ulepszona, bo moim zdaniem jest to tego typu produkt, który wręcz niszczy renomę samej marki. Także nie polecam, wystrzegajcie się go, nie kupujcie, bo też no, nie widzę osoby, która mogłaby być z tego pudru pod oczami zadowolona? I kolejny produkt jest również kosmetykiem makijażowym naprawdę względną nowością, której nawet jeszcze nie zdążyłam przetestować tutaj na kanale. I może i dobrze, dlatego że gdybym użyła go tutaj przy jakimś chat make-upie, to prawdopodobnie miałoby to narzut na cały makijaż, bo tak jest to produkt w mojej ocenie zły. Przetestowałam go sobie oczywiście we własnym zakresie przy makijażu dziennym i jest to, słuchajcie, żel do brwi Huda Beauty, dokładnie nazywa się Bomb Brows Full and Fluffy i to jest taki żel, który zawiera w sobie jakby mikrowłoski, zawiera też dużo koloru i właśnie takie messy. Kawałki, które mają symulować prawdopodobnie włoski, i w ogólnym zamierzeniu podejrzewam, że mają właśnie dodawać brwiom objętości i je zagęszczać. Moim zdaniem jest to produkt fatalny, dlatego że nie da się nim zrobić nic precyzyjnego na brwiach. Wręcz przeciwnie, on wprowadza taki zamęt na brwi. Brwi robią się jakby brudne. Oczywiście przez to, że ma dużo koloru, farbuje też skórę, więc musicie to robić bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie, a ciężko jest nawet. Tak malutką szczoteczką, jaką tutaj mamy, bo ten aplikator jest naprawdę mikro, mikro. Zrobić do tego stopnia precyzyjną brew, żeby ona wyglądała schludnie, ładnie. Dodatkowo te włoski sypią się, słuchajcie, i pod łukiem brwiowym, i później mam wrażenie, że mam je na całej twarzy. I nie da się moim zdaniem nad tym produktem zapanować. I ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, dla kogo miałby być to produkt. Może dla osób, które mają bardzo gęste brwi, ale wtedy po co im dodatkowe zagęszczanie. Nie wystarczy u nich wtedy zwykły, bezbarwny żel. Dla osób o średniej gęstości brwiach, tak jak moje, no to sprawia to tyle, że nie dość, że brudzimy sobie skórę, więc trzeba być bardzo precyzyjnym, a nie da się. Dodatkowo te włoski, w farfocle, które mają symulować włoski, opadają zarówno na przestrzeń powieki, jak również na przestrzeń policzka. Więc to nie wygląda dobrze, wygląda to niechlujnie brzydko, i tylko się można sfrustrować w trakcie korzystania. Z tego żelu. No ja nie wiem skąd ten pomysł, żeby wypuścić taki produkt. Przecież chuda mogła wypuścić. Czy to bezbarwny żel, taki mocno utrwalający, właśnie też z taką bardzo precyzyjną szczoteczką, i wtedy prawdopodobnie lepiej by to grało. Więcej osób mogłoby z tego produktu skorzystać. A tutaj po prostu mamy do czynienia z kolejnym bublem do brwi. I nawet, słuchajcie, zastanawiałam się, czy używając tego żelu nie robię czegoś źle, więc poszukałam sobie takich mini recenzji na TikToku, właśnie z wykorzystaniem tego produktu. No, i niestety było sporo recenzji, które mówią to samo co ja czyli że produkt jest messy, więc ciężko nad nim zapanować, tym bardziej jeżeli mamy troszeczkę cieńszą brew i więcej przestrzeni takich widocznych, gdzie prześwituje skóra, to bardzo łatwo je sobie wybrudzić, uzyskać właśnie takie momenty bardziej napigmentowane i momenty prześwitu, więc ciężko jest tę brew później wyprowadzić, a jeżeli chcecie ją później wyczesać czystym czesadełkiem, no to nierównomiernie ten pigment od brwi odpada, odskakuje od skóra. Więc uzyskujemy no, po prostu efekt brudnej, nierównomiernej brwi, i jeszcze wszystko się sypie na powiekę, na policzki. Także no dramat, dramat, no produkt moim zdaniem nie do wybronienia, nie polecam. I dokładnie to samo, czyli że nie polecam, mogę powiedzieć o cieniach w kremie z Rimela, które dostałam też jakiś czas temu w PR-owej, a że ja lubię tego typu produkty kremowe, cienie w kremie naprawdę to jest coś, co ułatwia pracę, niejednokrotnie używam ich, w szczególności w makijażach dziennych, kiedy się spieszę, wystarczy trzy razy klepnąć takim cieniem w powiekę, dołożyć odrobinę błysku, jesteście gotowe do Drogi i właśnie dlatego byłam zaciekawiona tymi cieniami w kremie z Rimela. Tutaj one prezentują się w ten sposób. Mam pod ręką dwa kolory, ale było ich więcej. To jest Wonder Cloud All Day Wear Soft Shadow. I to jest produkt przedziwny. On nie ma takiej pigmentacji, jakbym tego oczekiwała. I jak zwykle cienie w kremie mają, on jest taki półprzeźroczysty, pudrowy w wykończeniu. I na pierwszy rzut oka produkt wydaje się, no, względnie okej, okay, jest dosyć mokry i dosyć. Napigmentowany, ale w trakcie rozcierania on zamienia się właśnie w taką już bardziej pudrową konsystencję, wręcz znika z powieki. A jeżeli nałożycie go więcej i spróbujecie rozetrzeć, to nawet ma tendencję do grudkowania się, wycierania w taki sposób właśnie pudrowy. O, zresztą to widać, już robi się taka grudka tutaj w niektórych miejscach. No i przez to jest to produkt bardzo nierównomierny, plamisty, no i nie ma szansy, żeby wyprowadzić go na powiece w taki sposób. Żeby był dobrze napigmentowany i jednocześnie równomierny, bo dochodzi po prostu do takich plam, smuk i wygląda to paskudnie. Zarówno ten kolor chłodniejszy, jak i ten cieplejszy no, robią dosłownie to samo. Więc moim zdaniem jest to produkt, jeżeli go kupicie jako pierwszy swój cień w kremie, który zrazi Was do tego typu formu, a nie zachęci do stosowania na co dzień. O, zobaczcie, ten cieplejszy nawet jeszcze gorzej robi takie słuchajcie grudy pod palcami pudrowe, bo. Bo właśnie ta konsystencja w trakcie rozcierania przemienia się w pudrową. I robi też nierównomierne smugi, których po prostu, jeszcze na grzbiecie dłoni, jestem w stanie tak naprawdę mieć nad tym może większą trochę kontrolę, ale na powiece, gdzie jest potrzebna ta niemalże precyzyjność chirurga, no to już ciężej jest tak naprawdę dopracować odpowiedni efekt, tak żeby tej smugi nie było i wygląda to po prostu źle. Jeśli chodzi o trwałość, to ciężko jest mi się wypowiedzieć, dlatego że za każdym razem, kiedy używałam tych produktów, musiałam makijaż zmyć, ponieważ nie nadawał się do dalszego użytkowania ani do nabywania. Budowania kolejnych cieni, bo to, jak wyschnie, robi się bardzo suche i wcale cienie nie chcą się do tego później, wiecie, takie prasowane przyklejać, więc kończycie z kupą na powiekach dosłownie. Także też tych produktów nie polecam, Stroncie od nich, nie kupujcie. Już lepiej naprawdę zerknąć czy w Wibo nie ma tych kremowych cieni, a jeżeli nie ma. Bo możliwe, że się wyprzedały, to polecam Wam te z Rare Beauty albo Huda Beauty. I ostatni produkt na dziś, który jest czymś pomiędzy, ponieważ dawałam mu sporo szans i też testowałam tę te paletkę, bo to będzie paletka cieni na kanale i też niejednokrotnie wykorzystywałam ją jako takie uzupełnienie makijażu. Natomiast słuchajcie, trochę się tą paletą rozczarowałam, dlatego że myślałam, że to będzie dla mnie taka fajna paletka, czy to do podróży, czy to w pełni mi paletka do makijażu dziennego. Mam tutaj na myśli Too Faced Teddy Bear. Jest to paletka, która na pierwszy rzut oka naprawdę wygląda fajnie, neutralnie i użytkowo. I zresztą widzicie, ona nie jest na najczystsza na świecie, dlatego że ja faktycznie używałam jej i dawałam jej kilka szans, i tak naprawdę mam do niej stosunek dosyć ambiwalentny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, cienie w paletce wyglądają trochę inaczej niż na powiekach. Na powiekach Wyglądają bardziej zrudziale, znacznie cieplej, więc trzeba wręcz zapamiętywać, jaki odcień ma poszczególny cień, żeby później nie naciąć się i żeby się nie okazało, że w trakcie aplikacji on wygląda znacznie cieplej niż się tego spodziewaliśmy, a planowaliśmy na przykład chłodniejszy makijaż. Kolejny taki poważny minus, jaki zauważam w tej paletce, to fakt, że o ile jeszcze matami jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie taki fajny dzienny makijaż, o tyle jeśli chodzi o błyski. Tutaj już nie ma pola do popisu, tu nie ma błysku w tej palecie, który byłby właśnie dzienny, który byłby użytkowy. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ciemnymi odcieniami złota. Jeden jest bardzo ciepły i no, na powiece wygląda już bardzo ciemno. Drugi jest chłodniejszy, ale też bardzo ciemny. Pozostałe dwa już są bardziej różowe, ale nadal słuchajcie, na powiekach wyglądają już tak bardzo zobowiązująco, bardzo wieczorowo, więc do takich szybkich, dziennych makijaży tak naprawdę ja nie widzę dla tej paletki zastosowania i zawsze potrzebuję dla niej dodatkowego uzupełnienia. A właśnie kupowałam ją pod kątem, tak sobie pomyślałam, kupię tę paletkę przyoszczędzę trochę. Bo miałam w planach kupić tę paletkę Too Faced. Ona jest dokładnie Born This Way: The Natural Nudes. Ale wiecie, ta była droższa, więc mówię, bardzo podobna jest ta Teddy Bear. Kupię sobie ją i będę używać jej na co dzień. No, ale niestety i tak doszło do tego, że kupiłam sobie tę Too Faced The Born This Way, bo ona już, słuchajcie. Co prawda niektóre cienie faktycznie na powietrze wyglądają inaczej niż w opakowaniu, ale jest znacznie bardziej użytkowa, więc Wam ją polecam, jeżeli potrzebujecie dziennej paletki, dlatego że tutaj mamy różne odcienie błysków, też takie bardziej dzienne, bardziej użytkowe, niezobowiązujące, nie przyciemniające zbyt mocno powieki. No bo ja nie nałożę sobie, wiecie, takiego blasku w makijażu dziennym, kiedy faktycznie chcę, żeby ten makijaż dzienny był bardzo delikatny i wręcz niezauważalny, ale już śmiało mogę sięgnąć. Po takie błyski i no, one mi nie zaszkodzą, będą pięknie wyglądać w makijażu dziennym. Będę w stanie też zrobić wieczorowy, bo mamy tutaj ciemniejsze brązy, ciemniejsze błyski, także moim zdaniem jest to znacznie lepsza propozycja, jeżeli już bardzo chcecie mieć paletkę to face Użytkową niż ta Teddy Bear. Także to już by było, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Mój komplet paździerzy został przed Wami obnażony. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze ostatnie rozczarowania, jeśli chodzi o kosmetyki, zarówno kolorowe, jak również pielęgnacje. Przed czym warto się wystrzegać. Jestem niesamowicie ciekawa waszych bublowych historii, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa! pa!